Witam. Dzisiaj chciałem coś powiedzieć o zmianie kierunku bata. No generalnie rzecz biorąc wygląda to tak, że jeżeli my się decydujemy na jakiś strzał, to w momencie kiedy chcemy gdzieś trafić, to już jak bat jest za nami, to musimy się zdecydować, gdzie uderzymy. Ale czasem się zdarza, że potrzebujemy zmienić kierunek bata i do tego nam może służyć lewa ręka. Ja się tego nauczyłem na seminarium Rona Lew w Niemczech, na którym byłem. I on właśnie do tego używa lewej ręki. To znaczy, działając na tą grubszą część bata, możemy po prostu go zawrócić na przykład. Strzelamy do przodu i nagle możemy, on się zawija na ręce i strzelamy do tyłu. Możemy również przyspieszyć ruch i zmienić kierunek używając właśnie lewej ręki. Jest to dość ciekawy sposób użycia bata i się czasem może przydać, więc warto ćwiczyć właśnie lewą rękę też. No taki bat normalny, on ma swoją strukturę, on się ładnie zawija na ręce, a jednocześnie nie zawinie się tak, żeby nie można było tego bata zdjąć. Z dziadowskim batem jest trochę gorzej, ponieważ może nam się zawinąć i nas złapać, więc robimy inaczej. Musimy działać tutaj na łańcuch, czyli tą część najcięższą i tam lekkie nawet dotknięcie powoduje, że możemy batem jakby kierować. Normalnie w walce rzadko to używam, ale czasem się zdarza, że raz czy drugi jednak tego bata dotknę. Dzięki.